wiecie, co to jest. To jest marsjańskie siku. Nie wiecie? To ja wam pokażę. Uik, uik, śmiało, śmiało. Ja wiedziałam, że on nakupi takich. No gdzie to są takie jakieś takie proste napoje dla człowieka? 2, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Dariliwka w kolejnym odcinku z serii Zgadnij na ślepo, co to? Tym razem będziemy zgadywać z Oliwką, co to za napój. Był już odcinek ze słodyczami, na który serdecznie was zapraszam, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. No a dzisiaj będziemy się zmagały z Oliwką właśnie ze zgadywaniem napojów. Już wiemy, że Dawid, bo Dawid wtedy szykował nam słodycze na tamten odcinek, wyszukuje nie takie popularne, jakby wszystkie takie, co wiecie, wszyscy dobrze by znali, tylko jakieś też nietypowe i martwię się, że tych napojów jakby nie będziemy wszystkich w stanie odgadnąć. Tamtą rundkę wygrałam ja, czyli mam na swoim koncie 100 zł, a kto wygraje teraz? No chyba tą samą stawkę jakby zrobimy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, że zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, wtedy będziecie mieli powiadomienia o nowych odcinkach. No a ja już przechodzę do salonu, bo tam mamy rozstawiony stół, czekają na nas maseczki do założenia. No i Dawid z tymi wszystkimi napojami zdradził, że kupił kilka chyba w Action, a tam były bardzo dziwne napoje. Ja nie widziałam ich i nie podglądałam, jest tego cała torba, ale nie chciałam oszukiwać, Oliwka też ich nie widziała, więc będzie wszystko jak najbardziej fair. Biorę dwie karteczki i jedną na punkty i zaczynamy nasz challenge. Miłego oglądania! Dawa na challenge? Tak! A myślisz, że wygrasz tą rundę, czy znowu będzie przegrana? Przegrana. Przegrana? No co ty? Może ci się uda i będziemy miały porówno po stówce i pojedziemy sobie na zakupy babskie. Ja robię nam scenerię, bo ostatnio jak nagrywałyśmy, to właśnie były z nami Stitche, a tak to bez nich jest tak mega smutno. Tylko dlaczego tak jest? Jakoś wtedy się... O, ty masz jeszcze Stitchowy długopis. No dobra, nie wiem jak ja to ułożę, ale jakoś to będzie. Pyk, tego damy tu. On ostatnio spadł chyba, nie? O nie! Dobra, zakładamy opaski na oczy i runda pierwsza właśnie się zaczyna. Oliwka, ty tu te rysunki swoje musisz przewrócić, bo będziesz pisała, a tutaj mamy ogólną kartę z punktacją. No i dobra, zaczynamy, trzymajcie za nas kciuki. Ja jeszcze dodam, żeby nie było problemów, to jak ja postawię szklanki, to próbujecie i ja dopiero powiem, że możecie zdjąć maseczki. Okej, okay. Okej, okay, rozumiemy, wszystko jest zrozumiałe. Produkt pierwszy. No masz? Mamy? A czemu ty od razu próbujesz, nie powąchasz, nie ten? O Boziu! Ja wiem, co to jest. Co? Wiesz? Nie wiem. I będę odejmował punkty i jak będziecie mówić, że wiecie, a nie wiecie. Aha, więc dobra. Spróbuj, nie kombinuj, ale na spokojnie. Nie wiem, jak to się nazywa, ale... To, a nie spróbowałeś nawet. No bo ja się pożygam. Słucham? Niedobre to! Obrzydliwe, ja nie wiem, co to serio jest. Serio nieobrzydliwe? To nawet ja spróbuję, poczekajcie. Obrzydliwe to jest. Nie, niedobre, straszne. Dobre? Nie, Oliwia, tylko spróbuj jakby było schłodzone. Nie spróbowałam. No jak nie, no to weź to Nie chcę, musisz. Ja to No musisz łyczka chociaż. Pożygam się. Nie pożygasz się. Nie chcę tego próbować. Okej, okay. Możemy już zdjąć? No zdejmujcie paski. Jaki glut, co to jest? Nie wiecie? Nie. Ty też nie wiesz, Oliwka? Ja wiem. To jest ta... Ja wiem, co to jest. Mogę jeszcze powiedzieć? Nic nie widziałam, przysięgam, to nie ma nic. Liczę do pięciu, ma być dopisane. Poczekaj. Raz. Nie, no nie do dwa, pięciu! Trzy. Cztery. No nie, bo ja nie mam. Nie! Pięć, koniec! Bo nie wiecie, to już nie wiecie. Mars jakiś, nie. Taki shake czy Twix, nie. Coś takiego, nic. No już za dużo powiedzieć nas, przykro. Herbata z mlekiem? No tak to smakuje. Twix. Twix. I ja nie mogę, zobaczcie! Napisałam Twix pierwszy! Ale zaznaczyłaś Mars. Zaznaczyłam Mars, no nie, no nie. No dobra, pierwsza runda... Ja no. Myślałam, że to jest jakieś herbata z mlekiem. Bo to było dziwne. Runda druga. Runda druga się boję, bo najpierw jakieś mleko nam daje. No, o jejunciu, jak pięknie pachnie! Wiem, pierwsza! Poczekaj, jeszcze nie było zdjęcia opasek. Zdejmujemy opaski. Aloes! No dobrze, no zdejmujesz opaski, jeżeli wypowiedziała. Już właśnie dzięki niej masz punkt. A, to dziękuję ci, Oliwka! Tłumaczyłem zasady!
Dobra, aloes musisz napisać. No ja też mówię, że aloes. Mówię, że aloes, tak, żeby nie było. Powiedział. Ja od razu pomyślałam, że to jest aloes. Ja nawet ciemno bym wiedział, że aloes. Dziękujemy. Aloiska, ja to wszystko powiedziałam, bo wiecie, co ja chciałam powiedzieć? Mogu, mogu. Ole! I ale widzisz? Fajnie, że masz punkt. Dzięki. Runda trzecia. Gdzie to? Dobra, ja mam swoje. O ja! Musicie próbować, nie ma opcji. Zawsze próbujecie. Wiecie co? Ja, nie po, ja potem powiem. I to tak, umówimy się, zmienimy troszkę zasady. Zrobimy tak, że ja będę mówił, kiedy wąchać można, a kiedy nie można. Jest to obrzydliwe. Dobrze, zdejmijcie opaski i możecie napisać. Co to jest? Zdradliwy kolor, nie? No ja piszę, ale to na pewno nie będzie to, ale śmierdoli tak, że tragedia. Dobra, mam. No, no i co to jest? Podróbka coli. Ja nie. Napisałam cola marzepan. Nie. Co to jest? Doktor Pepper. Tylko, że bez cukru. Ej, to wali jak Mercy, to marcepanowe, no. Którego nienawidzę, które moja mama lubi. No bo Doktor Pepper bez cukru jest najgorszy. Dziękujemy. Najgorsze nawet. Ja myślałam, że to jest podróbka. Ja myślałam, że marcepanowe to jakieś jest, wylewaj to. Da, czwarta, jest to taki napój. Dobra, Oliwia, szukamy w ciemno. Oho, możemy wąchać czy nie? Nie. Nie możemy wąchać, dobra. Ja znam to, ale ja też nie jestem pewna. Czemu ci się grzejesz tam? Ostatnią rundę jemu robimy. Dobra, koniec. Odkładamy. Możemy otworzyć oczy? Tak. Sprite. No i bardzo dziękuję, bo mama na pewno nie wiedziała i kolejny punkt pada. Co do mamy. Ty robisz, Halina? Ale przecież to trzeba pisać! I zrobimy tak, jeszcze jeden podpowiedź z której strony, right. Druga strona ma karę. Ale ja nie. A mam też karny napoje. Ja nie podpowiadałam, ale jestem pewna, że jest to spray. A co chcesz wiedzieć? Co chcesz napisać? Nie chcecie wiedzieć. No Fanta chciałam napisać. Fanta, co ty się tak. Ja też o tym myślałam. No serio! Ej, Oliwka, nie podpowiadaj, bo to. Zobacz, ja sobie numerki robię 1, 2, 3, 4. A dlaczego co? Ej, tu nie ma jakichś, tutaj oszukisty to są jakieś. Oliwka, już byś prowadziła. W piątej rundzie mamy oto taki piękny napój. Coś mi zaleciało śmierdząco. Nie wąchamy, nie wąchamy, pamiętamy, nie wąchamy. Co ty, ty, od jest... razu do buzi, pyk i dziękuję. Niemożliwe, że jest taki smak, niemożliwe. Nie wiem, co to jest. Ja wyplułam do tej szklanki, to ja bym prosiła bardzo o wymianę. Co to jest? Co to jest? Nie wiecie, co to jest? To jest marsjańskie siku. Nie wiecie? To ja wam pokażę. No mówiłam, że... Mówiłam, co że... Co to jest? To jest jakiś chia. Napój z nasionami chia. O smaku kiwi i aloesu. To są marsjańskie siki. I to było obrzydliwe. Jej. Ja chcę wypukać szklankę, bo ja na ja to od... No, mama, ty nie wypiłaś, tylko wyplułaś, a ja łyczka małego. Ej, wypiłam. Ja wiedziałam, że on da takie napoje, których my totalnie nie będziemy znać, ja w życiu tego nie widziałam na oczy. Runda szósta. No i co on nam da w tej rundzie szóstej? Już daję. Pamiętajcie, nie wąchamy. No, staramy się, staramy. A ty pokazujesz, widzą? Pokazuję właśnie. Dobra. Pokazałem. Dobra, to trzy. Oliwka, dawaj zdrówko. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie ja mam szklankę. No. Gdzie jesteś? Gdzie ty? A! Dobra, zrobiliście no. Zdrówko. Już pi, gdzie? Pi, pi. Ja no, już piję. Mhm. Ła, aż całą wydoiła. Tylko tu jest teraz pytanie. Czy to jest jedno, czy to jest drugie? Możemy zdjąć opaski? Możecie. Dobra. Ja strzelam, bo tutaj są dwie opcje, słuchajcie, i nie wiem, czy trafię, czy nie. No masz to napisane? No. Oliwka? Fanta. Mirinda. Fanta! Kurde! Ej, dobra, ale poczekaj, tu marsjańskie siku muszę skreślić i teraz Oliwka ma jeden punkcik, a ja mam krzyżyka. A teraz ogólnie to ona by prowadziła elegancko. Oliwka jakby mi nie podpowiedziała dwa razy, to ja... Ale nie mam! To ja, miała zero. Ja bym miała zero punktów, totalnie, a Oliwka by miała całe tutaj tych ptaszków i w ogóle oprócz tego. Wygrywasz o jeden punkt. Dobra, runda siódma! Teraz mamy oto taki piękny napój. Aż się boję, jak on jest taki piękny. Kiepa jest.
Nie wąchamy. Łyk, łyk, śmiało, śmiało, łyk, łyk, śmiało, śmiało, łyk, łyk, śmiało, śmiało. Ojej. Co to jest, Daria? Co takie niedobre? Oliwka, Oliwka, dostaniesz gratis punkt, jak powiesz mi, co to było. Ale poczekaj, no bo ja chcę napisać. Napisz, podejdź bliżej do mamy i powiedz mi, co to było. Dostaniesz gratisowy punkt. No, nie wiem, co to było. Nie wiesz, co to było? Skupsko. Nie, no naprawdę, skup się, chwilkę, pomyśl. Pomarańczowe, dziwnie smakowało, ale ogólnie jesz to. Ogólnie to jest zdrowe. I jesz to. I to bardzo z chęcią to jesz. No, teoretycznie. Zależy, jak w jakiej postaci, no. No w jednej postaci, o tej, co ja myślę. No bo, no tak. Jesz to na obiad. Z kluskami. Czy masz wodę na nosie, jak kukałaś? To był sok pomidorowy. No ja tak napisałam. Teraz mamy oto taki piękny napój. I to jest taka mała podpucha. Podpucha? No. Czyli to jest znowu coś, co jest podobne do innego. Ja chyba będę wiedziała, co to jest. Przepukajmy sobie tym pomidorem. Znaczy pomidorem chcesz przepukiwać? To się naleje! Poczekaj, ja ci przyniosę pomidor! Proszę! Proszę! Ja dziękuję, nie chcę. Oliwka, wypiłaś już? To ja już piszę. Ja bym chciała się napić, to ci tu postawię. Ja dziękuję bardzo za ten sok pomidorowy, który jest bardzo zdrowy i jest super, ale on mi nie smakuje. Ja też nie lubię, wiecie? Ale na przykład... To ja już bym chyba wolała te marsjańskie siki pić. No i co? Co to jest? Co to jest? Helena. Schweppes. Nie, nie. Nie. Pokażę wam. Co? Ja byłam pewna, że to jest te. Ale dobre. Ja to piłam. A, ja też to piłam. To jest kiedyś tata to przyniósła. Ale w ogóle bardzo podobne do Schweppesa. Gdzie jest gwintola? Taki już postawiłem, ale produktu jeszcze nie pokazałem. Poczekajcie. No czekamy cały czas. Proszę bardzo. To będzie na pewno też smakowało. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja się boję tego, ile powąchać? Będę miała zmywania. Możemy powąchać? Możecie powąchać. A gdzie to jest? Już ci daję, proszę. Ojej, już. To jest dziwne trochę. Nie, nie. Nie, 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 nie. Spróbuj, spróbuj, spokojnie. Oliwka, to nie jest nic niedobrego, serio. Oliś, to nie jest taki kupniak. Zaufaj, zaufaj. To nie jest kupniak jak pomidorowy, serio. To nie jest warzywne żadne, ani nic. Dobre jest. Ogórkowe co? Nie, właśnie ogórkowe. Spróbowałem, jest dobre. Dobre jest, serio, ja też lubię. Zdrówko. Nie mogę spożyć. Ale ja nie spróbuj, wiem. Spróbuj, Oliwcia. Obiecuję, że nic złego. Oliś, seriówka, nie. Jest challenge, jest to, wiesz, no musisz spróbować. Ale nie jest niedobre, przysięgam ci, że ja, wypiłam całą szklankę, to co mi tata nadał. Spróbuj, bo może będziesz wiedziała. Oliś, bo może będziesz miała punkta, dawaj. To było breakfast smoothie vitella, vitanella, coś takiego. Tak, właśnie to miałam napisać, Dawid. Nie. Właśnie wiedziałem, to miałam. Wiedziałem, że nie wiecie. Dziękuję breakfast bardzo. Breakfast smoothie vitanella, to ja miałam napisać. Nie, tak serio, to chciałam powiedzieć, że to jest jakiś kubuś albo pysio, albo coś w tym stylu, bo to był taki zagęszczony sok. AOS. AOS. Proszę cię bardzo. Aole, aole. Czyli tutaj po krzyżyku i lecimy do rundy 10. 10 runda. Jesteśmy gotowe. Jesteście gotowe? Jeszcze nie wiem na co, ale Oliwka, usłyszałam, jak tata nalewał, że coś ładnie pachnie, więc... Powiedziałem skarpetkami. Co? Nie, nie powiedziałeś. Powiedziałem tak. Skarpetkami. Nieprawda. Pokazujesz, co to pokazuję, jest? Pokazuję, właśnie pokazałem. Inną szklankę mamy teraz, Oliwka. Możemy już próbować? Tak, proszę bardzo. Możecie otworzyć oczka. Znaczy odsłonić oczka. To jest... Nie tak. Mówimy, bo będzie sok pomidorowy. A to taka kara, że jak powiedzieć, to sok pomidorowy. To nie jest to, co ja myślałam na początku. Jak Oliwka już napisała, to ja odliczam do 5 sekund. No jak? No proszę cię. 2, 3, 4, 5. Słucham. Napisałam bubble tea. Oliwka? Guma. Bubble tea. Bo mi wpadł jeden bąbelek. A ja myślałam, że to jest, Lipton cały czas. I potem mówię, nie, no zaraz, w Liptonie nie ma bąbelków. Jak to jest bubble tea? No proszę bardzo. I mi się pomyliło z Liptonem brzoskwiniowym, ludzie. No dobra, czyli Daria ma tu, a tu jest pyk. No i wiedziałam, że... I runda następna. 11.
Nie wąchamy, nie dotykamy, poczekamy. Dobra. Pokażę. A ja mam takie pytanie do prowadzącego. Ile rund jest przewidziane w tym challenge'u? W tym challenge'u mamy około 18 rund. O, proszę bardzo, to już możemy, tak? 16, 18, no tak, proszę bardzo. Na znóweczko. Mogę powąchać teraz? Tak, czy nie? Nie, a ty powąchałaś, bo widziałam. Nie, nie powąchałam, przysięgam. Dobra, to nie powąchamy. Ja się boję. Nie, bój się, próbuj. Powiedziałem, że już nie ma żadnych soków pomidorowych, ani nic takiego. Oh my god. Śmiało, śmiało. Już? Możemy odsłonić? Tak. Ale to jest podpowiedź, jak te szklanki tu stoją. Nie, tam. No. Snickers. Nie. Kakao. Nie. Malters. Co to jest? Serio? To jest napój Malters? Serio? Nie. Zobacz. Ja wiedziałam, że on nakupi takich. No gdzie tu są takie jakieś takie proste napoje dla człowieka? Jakbyś nie podpowiadała, to byś miała teraz takie prowadzenie, że... Dobra, chlap i runda 12. W ogóle taka ciekawostka o mnie, jak mówię na kakao, mówię kakao. Kakao, okej. Okay. To nie było kakao. Proszę bardzo, szklaneczki w dłoń. Matko, boję. Tu jest problem, bo to jest szkło to. A dobrze to smakuje? Mhm. No. Mogu. Yumi, yumi. Jakie yumi, yumi? Ale to jest jak mogu. Ale to my to miałyśmy na myśli, widzowie. Ale no bo Dawid kupił nie po prostu to nieoryginalne, tylko takie podrobione mogu. I teraz dobrze, widzowie, nie, zgadzam się. Zaliczasz nam. Tak, mamy po punkcie, bo to jest normalnie jak mogu. A może soczku pomidorowego, dziewczyny? Dziękujemy. Nie zmiksowałeś, on nas tu wkręca, że to jest jakiś miks różności napojowy. Proszę bardzo. Dobra. Jezus. Opaski w górę i piszemy. To jest znowu coś z tych szejków i ja tego nie lubię. Dobra, ja to strzelam. No. Snickers. Snickers. Snickers! Nie, ale niedobry! Ja uwielbiam baton jako Snickers, a ten szejk wcale nie ten. Nie, taki nie za bardzo. Proszę bardzo. Już pokazałeś? Tak! To moje, Halina. Je, jak gazowane, Jezus. Ale takie aż pokręcone, tak skręca. No już? No? No, Olika. Pepsi. Woda gazowana, pomarańczowa. A co? Teraz tu zrobisz taką stawkę, bo tam parę wyżej. Tam parę wyżej napisałaś Schweppes, nie? To był Schweppes? Schweppes, mojito. Ja nie mogę. Ale dobre to. No, może być. Proszę bardzo, oto taki napój. Oto taki napój. Adekwatny do naszych tutaj zawodników. Czyli co się z nami kojarzy? Tak. I coś? Proszę bardzo, i zdróweczko. Nie wiem, z czym to ma się z nami kojarzyć, ale na pewno to nie jest to, co ja piszę. No. Sok jabłkowy. Lemoniada. Nektar, baby, jabłuszko i gruszka po 6 miesiącu. No i co teraz? Jak ja napisałam sok jabłkowy, to co? No nie, no bo to jest, nie jest sok jabłkowy. No ludzie, zobaczcie, jaki to jest challenge, że ja miałabym napisać nektar gruszkowo. Jabłko gruszka to jest. To co ja bym miała napisać? Owoce dzieciństwa. Ty jesteś owocem dzieciństwa. To jest niedobre. Nie. Daj mi przepić czymś. Czym? Proszę, wybieraj. Proszę. Pomidorowy? Ja pukam szklanki, a co wy odwalacie? Nie mam. Ja was cały czas słyszę i widzę. Czekacie? Oliwia się zlekała. Oliwia się zlekała. Ej, bo chciałam na ślepo Oliwce dać całusa i... O. Dobra. Oliwka prosto, no. Ja już wiem. Jeszcze jak powiecie... Co ty, Oliwia? Co? Nie mów, nie mówi, bo sok pomidorowy dostaniesz. Jak ty to wyplułaś, już? To w ogóle. Już? No, możemy? No. Sok pomarańczowy. Tak, a jaki? Dobry. Czyli odgadnęłam. I ja to mam... jeszcze, Oliwka, ty pijesz te soczki. Rivia! Nie dla dzieci! Nie. Dla babyku! Runda 17! I teraz już nie wiem, kto prowadzi. Oczka zasłoni. Ej, ale ja Oliwce rysowałam ptaszka. Zasłaniamy oczka! Dobra! Idę! Ale mi łzy lecą pod tą maseczką. Ostatnia. Nie, no, przedostatnia. To jest przedostatnie, tak? Tak? Czyli jeszcze jedna na nas czeka. Ciekawe, co to będzie. Na zdróweczko nie wąchamy, śmiało przechylamy.
I próbujemy. Jeszcze oliwkę wyżej, szklaneczkę wyżej, 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 wyżej. Co to jest? No oliwkę jeszcze nie spróbować w ogóle. Wyżej, wyżej. Ej, to jest napój? Czy to jest napój, ja się pytam? No przecież pijesz ze szklanki, a z czego pijesz? Ale to nie jest napój. A z czego pijesz? To nie jest napój. Mali? Oliwka, wiesz co to jest? Smoothie. Musek dla dzieci. Proszę bardzo. No, wiedziałeś, że baby pisze, wiedziałam. I po 6 miesiącu. Wiedziałam, bo to ma, no ja tu, no matką jestem, no to. A ty Oliwka nawet nie spróbowałaś. To rozpoznałaś. Ale ja ej, Oliwka, ja się obawiam, pisząc tutaj tę punktację, obawiam się, że ja mogłam zremisować już z tobą, a ja albo obawiam, nawet się przegonić. Z napojem, się obracam. Runda 18, ostatnia widownia. Jestem 18, ciekawa. Pokażę 18 rękę, wiesz? 18, dobrze powiedziałem. Jestem ciekawa, jaki napój jest ostatni w naszym proszę challenge'u. Bardzo. I to nie musicie pisać, od Oliwia, razu przyjdziecie. Zdrówka. Na zdrowie, gdzie jesteś? Poczekaj. Ja go napój wypiła już. Ej, no dlaczego ty mnie odezwasz? Lipton. Jaki? Lipton normalny. Kto szybciej powie, ten wygrywa. Lipton normalny. Lipton zielony. Zielony. Znaczy normalny zielony. Nie, trzeba powiedzieć jaki. No powiedz. Zielona dobra, liczcie punktację. 18 no, jest moja. Słuchajcie, tą ostatnią rundę to ja sama zaliczam, bo w końcu miałyśmy zgadywać napoje. I Oliwka powiedziała, że jest to Lipton, był to Lipton, no to trzeba zaliczyć. Ale mimo to, że ja to zaliczyłam, to ja wyprzedziłam Oliwkę aż o 3 punkty. I Oliwka ma 6, a ja mam aż 9. I teraz Oliwia, ja myślę, że tata musi tutaj jakby... Wiesz, no... Ostatnią rundę. Ostatnią rundę i my mu dajemy do zgadnięcia to, chociaż on to widzi, ale musisz sobie grzdylnąć tego soku pomidorowego za nasze krzywdy. A są jakieś jeszcze? Nie, nie masz wszystkie, ale słuchajcie, dobra, teraz już tak bez żartów, bo Dawid i tak pewnie nie będzie chciał tego wypić, bo on jest dziadem, słucham ciebie. Nie, co to się nigdy na to nie zgodzi, ale wybierzmy sobie najlepszy napój z tych wszystkich i najgorszy. No to ja wiem, że on nie jest jakby zdrowotnie... Dobra, mam propozycję. No? Jak wygracie, jak wygra któraś ze mną, na kamień, papier, nóż do 3. No? To możecie im zmiksować wszystko. Która? Może ja. Ty? Na pewno? No to chodź tutaj, Dawid, żeby się powiedzieć. Słuchajcie, to jest, ale to by było. Oliwka, wygraj to. Wygraj to, proszę cię. Ja bardzo chcę mu zrobić z tego wszystkiego szejka. Ale to taki na, wiecie, na szklankę całą, no, albo coś. 3, 4. 1-0 dla mnie. 3, 4. 3, 4. 2-0 dla mnie, 3, 4. 3-0 dla mnie. Dzięki bardzo! A ja, dziękuję. A ja mogę? No dobra, no dobra, no dobra. Możesz. Dobra, no to dawaj. Pójdźmy tutaj. Tu? No. Dobra, poczekaj. 3, 4. 1-0 dla ciebie, 3, 4. Nie, stop, bo... No. No, 1-0 dla ciebie, 3, 4. 2-0 dla ciebie, 3, 4. 2-1, 3, 4. 2-2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Dobra. Słuchajcie, to będzie najsmaczniejszy szejkuś ever. Oczywiście przełaś tam z tyłu. Oczywiście tutaj. Ale ja też chcę dać. Ej, koniecznie muszę dograć na tym. Koniecznie muszę dodać na początku odcinka, żebyście oglądali go do końca, bo ci, którzy wytrwali do teraz, tego dawaj. Tutaj damy to dobre. Wszystko razem, ludzie. Ale oh my dużo. God, jak tu to nie daj tak dużo, bo nie zmieścisz dużo napoi. I tu nie trzeba dużo napoi, to waży jakie. Dobra, Oliwka. Damy tego śmierdzącego pepera. To wygląda tak, że ja mam taki... ja mam, jak na to patrzę, to mam zwrot. Ja serio. To było? Było to? Co? Nie. Ja pierdykam, ja nie chcę tego wąchać w ogóle. Dobra, Oliwka już, bo to i teraz jeszcze to bananowe. Nie, jeszcze to. Co? Jeszcze musek musi wiecie być. Jak to wygląda? To wygląda okropnie, wam zaraz to pokażę. Dobra, Jezus Maria. Dobra, Oliwka, wymieszaj to, ja to zaraz wam pokażę. Zobaczcie to, jakie pyszności tutaj są. Oliwka aż no nas zatyka. Żeby tutaj się nie zwróciło czasem na stół. Dobra, słuchajcie, zaczyna się. Bierzemy nasz przedmiot i na zdrowie! 100 lat! 100... No całe! Całe! Ja powiedziałem, że spróbuję!
sok pomidorowy nie jest taki tragiczny jak to mogu z tym pomidorowym. Ale to nie ma mogu. Ja to dałam. Aloes, no to aloes jest tragiczny z pomidorowym. Ej, Dawid, ale ty wyplułeś, a ty miałeś... Połknąłem. Na zdróweczko miałem. Połknąłem weekend, go wyplułem w ślinę. A ja dałam Snickersa. Ja czułem tego Snickersa i czuję do tej pory. Będziesz wymiotował? Co? Nie będę. Chlup. Odegram się. Dobra, słuchajcie, najważniejsze, że wreszcie jesteśmy jakby odegrane na Dawidzie, chociaż on moim zdaniem powinien wypić cały kubek. Dajcie znać w komentarzach, czy też tak myślicie. No i co, no znowu wygrałam. Co ty robisz tutaj? Nie planowałam tego, ale słuchajcie, gdyby Oliwka mi na początku nie podpowiadała, to być może byłby remis, albo Oliwka by wygrała. Dziwne te napoje, strasznie niektóre. Ale no dobra, no w końcu Dawid przygotowywał ten challenge. Co tam? Najlepiej jakby było, że tata wygra, bo... Nie, ja nie oddaję swojej wygranej. A co ty? Skąd ty wyskoczyłeś? Nieprawda, ludzie. Normalnie wygrałem. Czy wy znowu chcecie mnie oszukać? Ja nie oddaję swojej wygranej i... Oddajesz? Nieprawda. Za te wszystkie krzywdy, co on nam narobił na challenge'ach, na jakieś wyzwanie, na tego... Absolutnie, słuchajcie, ja jestem bogatsza, znowu o 100 zł. Pojadę sobie do Klersa. I mam 200 zł na zakupy. I tak, tylko że żadnych nowych puszynów na razie nie ma. Zderło ci się podobno. Nie, bo ja tu płakałam normalnie. Płakałam jak mi to tak ten i od tego pomidorowego najstraszniej. Dobra, kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że miło wam się oglądało. Dajcie na łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Nie zwracajcie uwagi na tego kosmitę. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Ja mam jeszcze pomysł na taki sam challenge z chipsami. Więc jeszcze raz bardzo dziękujemy za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa! Co ty tu mi? A 100 zł, jej! Oddawaj!